Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj druga część recenzji Samsung Galaxy NX. Sprawdzimy jego funkcję, jego zdatność do robienia dobrych zdjęć i kręcenia przyzwoitych filmów. Zapraszam. Ten model to z jednej strony dosyć taka poręczna lustrzanka, a z drugiej ogromny smartfon. Jest to 4,8 cala ekran LCD TFT Super Clear HD, który jest dosyć jasny i czytelny. Tutaj jest wizjer, który posiada czujnik zbliżeniowy. Tak, jest to ekran SVGA 800x600 z regulacją dioptrii. Tak samo jak w Samsungu NX300, mamy tutaj do czynienia z matrycą APS-C CMOS 20,3 megapiksela. Galaxy NX jest napędzany przez 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,6 GHz, co pozwala nam na swobodne nagrywanie filmów HD, robienie zdjęć poklatkowych w prędkości 8,6 klatki na sekundę oraz fotografowanie z czułością od 100 do 25600 ISO. Jest to bardzo dużo i naprawdę wymaga to dosyć dużej mocy obliczeniowej. Z tej strony jest to po prostu zwykły smartfon na systemie Android i wygląda również identycznie. Łączy się ze światem przy pomocy sieci Wi-Fi, LTE oraz 3G. Ma również system Bluetooth, wymiana danych komórkowych, możliwość pozycjonowania naszych zdjęć, czyli nakładania lokacji, w których były zrobione, możliwość stworzenia routera Wi-Fi oraz trybu samochodowego. Wszystko tak jak w naszych smartfonach. Dzięki Wi-Fi, LTE i 3G jesteśmy w stanie udostępnić nasze zdjęcie naszym znajomym zaraz po jego wykonaniu, niezależnie gdzie się akurat znajdujemy. Ważne, żebyśmy mieli tylko przy sobie kartę SIM, a dokładnie micro SIM, ponieważ tylko taka tutaj pasuje. No i możemy od razu udostępnić nasze zdjęcie. Podczas przeglądania zdjęcia również możemy udostępnić. I tutaj widzimy, że na wszelkich możliwych platformach przy pomocy różnych technologii możemy wymieniać pomiędzy różnymi urządzeniami przy pomocy Wi-Fi. Możemy udostępnić je do chmury, no, na konto Dropbox. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Widać, że Samsung idzie z duchem czasu, ponieważ jak wiadomo, coraz więcej danych nie jest zgromadzonych gdzieś na twardych dyskach naszych, ale właśnie przechowywanych w chmurach. Tak samo tutaj możemy je również tam udostępniać i tam przechowywać na naszych wirtualnych dyskach. Mamy tutaj do dyspozycji tylko minimalną ilość przycisków, pokręteł niezbędnych do obsługiwania tego aparatu. Tutaj jest pokrętło, którym możemy wybierać tryb i poruszać się pomiędzy aplikacjami. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj tryb iFunction. Tutaj. Jeżeli ten klawisz naciśniemy sobie z boku, to nie musimy dotykać naszego ekranu. Możemy wszystkie profesjonalne funkcje kontrolować dzięki temu pokrętłu i według mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ naprawdę czasami albo nie możemy, bo mamy rękawiczki, a czasami po prostu jest to dokładniejsze i bardziej precyzyjne. Myślę, że ta funkcja znajdzie uznanie u ludzi z większymi rękami, którzy naprawdę będą mogły mieć problem z żonglowaniem tymi wszystkimi funkcjami i małymi przyciskami na ekranie dotykowym. Mamy do wyboru 4 tryby. Automatyczny, tryby smart, tryby expert i mój tryb, czyli taki, który możemy sobie sami skomponować. Automatyczny, oczywiście wszystkie ustawienia są obliczane przez komputer i tyle mamy do gadania, że naciskamy tylko spust migawki. Tryb smart. Mamy tutaj do wyboru kilkanaście różnych trybów w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziemy, w zależności od
warunków fotografowania i tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Możemy nawet wybrać tryb sylwetki, twórczych zdjęć, miniatury, a nawet dźwięku z obrazem, kiedy po wykonaniu zdjęcia mamy kilka sekund na komentarz. I teraz mamy zdjęcie z komentarzem. Całkiem ciekawa funkcja. Tryby smart wyręczają nas w postprodukcji naszych zdjęć. Nie musimy już bawić się z programami takimi jak Adobe Photoshop, aby nasze zdjęcia wyglądały bardzo dobrze. Świetnym przykładem jest tutaj tryb upiększenia twarzy. Naprawdę ja wyglądam dosyć niewyględnie, a kiedy zrobiłem sobie tym trybem zdjęcie testowe, wyglądało ono tak, jakby po prostu wyszło spod ręki profesjonalnego fotografa, który zna się na obróbce zdjęć. I wystarczy nam tylko taki aparat, odpowiedni obiektyw i ten tryb, abyśmy śmiało mogli robić profesjonalne zdjęcia do dowodów i paszportów. Trybów smart jest bardzo dużo i myślę, że na każdą sytuację jakiś znajdziemy. Do tego, jeżeli zamontujemy sobie odpowiedni obiektyw, będziemy w stanie naprawdę robić wspaniałe zdjęcia o żywych kolorach, o dużej głębi ostrości, o dużym kontraście. Wszystko tak, jak chcemy, ponieważ ustawień jest naprawdę dużo. Trzecim trybem jest tryb expert, kiedy wybieramy sobie na pokrętle tryby ustawień manualnych. Kiedy możemy tutaj sobie, tak na przykład w trybie M, czyli manual, możemy regulować sobie ręcznie długość migawki, wielkość przysłony. I tak samo, jeżeli tryb expert jest włączony, po przyciśnięciu klawisza iFunction możemy sobie regulować te wszystkie opcje profesjonalne na naszym pokrętle, co naprawdę oszczędza nam wielu zmartwień i wielu przekleństw pod nosem. Po kilkudziesięciu zdjęciach testowych mogę stwierdzić, że zdjęcia dają radę, tryby bardzo dobrze wspomagają naszą pracę i każdy człowiek od laika po profesjonalistę myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie. Idąc już kompletnie w stronę smartfonów, jesteśmy w stanie robić zdjęcia, klikając tylko na nasz ekran dotykowy. Sam autofokus opiera się na detekcji fazy i kontrastu. Jest w miarę szybki. Jeżeli chodzi tutaj o dobre warunki oświetlenia, będzie to, myślę, że koło sekundy. Nawet nie momentami. Jeżeli są gorsze warunki, czas ostrzenia wydłuża się do około 2 sekund. Nie jest źle. Momentami zdarzają się tak zwane ślepe strzały, czyli po prostu nieostre zdjęcia, ale generalnie sprawdza się dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to mamy do wyboru różne rozmiary, od Full HD, czyli 1920x1080, poprzez takie szersze plany o wysokości klatki 810 pikseli, aż po zwykłe HD 720, ale na przykład o zwiększonej ilości klatek na sekundę. 50 klatek na sekundę umożliwia nam kręcenie w tak zwanym slow motion, czyli dwukrotnym spowolnieniu obrazu. Poniżej mamy jeszcze mniejsze wartości, jednak są one bardziej używane w telefonii komórkowej. Mamy tutaj funkcję usuwania szumu wiatru. Opcje wideo nie są jakoś bardzo rozbudowane, także jeżeli o to chodzi, w połączeniu z tym, że nie mamy tutaj wejścia audio na mikrofon, jest tylko wyjście słuchawkowe, czynią z tego telefonu taką bardziej gratkę dla filmowców niż jakby profesjonalny sprzęt. Możemy nagrywać oczywiście bezpośrednio tym klawiszem. Delikatnie słychać pracę naszego autofokusa podczas kręcenia filmów, co jednak jest naturalne przy tego typu obiektywach kitowych. Dobrze, sprawdźmy jeszcze przydatność naszego aparatu jako smartfona.
Tutaj jest takie kamera studio, czyli zbiór najbardziej potrzebnych aplikacji podczas robienia zdjęć i kręcenia filmów, dzięki którym możemy śmiało je edytować, udostępniać oraz dodawać wszelkie możliwe informacje na ich temat. A tutaj przegląd aplikacji, tak jak w naszych smartfonach. Jak widzimy, regularny smartfon. Samsung Galaxy NX napędza Android 4.2.2, Jelly Bean. Wszystko działa płynnie. Czujemy się po prostu, jakbyśmy używali naszego smartfona. Duży ekran pozwala nam na swobodne przeglądanie zdjęć, bez konieczności przerzucania ich na nasz komputer. Możemy od razu je edytować, udostępniać tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Całe nasze studio fotograficzne ograniczone jest tylko do jednego urządzenia. Samsung Galaxy NX to taki, można powiedzieć, kombajn, który posiada wszystko w sobie. Ale czy coś jest do wszystkiego, to czy nie jest również do niczego? Samsung Galaxy NX posiada o wiele mocniejszą baterię niż wszystkie smartfony, bo jest to 4360 mAh, co pozwala według producenta na wykonanie około 400 zdjęć. W porównaniu z lustrzanką jest to bardzo mało. W porównaniu ze smartfonem jest to sporo. Tak jak mówiłem, jest to kombajn, który posiada wiele wspaniałych funkcji, ale który za taką cenę nie wiem, czy znajdzie szerokie grono odbiorców. Ode mnie to już wszystko. Po więcej zapraszam Was na wideotesty.pl, aby zobaczyć pełną recenzję, zdjęcia, ocenę i dane techniczne. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego Facebooka i forum, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi ciekawostkami i recenzjami. Na razie, pa!